Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat. To jest podcast Polityka, a naszym gościem w studio jest Kamil Dziubka, dziennikarz Onetu. Dzień dobry. Autor książki Kulisy PiS. Z okazji tej książki się dzisiaj spotykamy. Ona miała swoją premierę już jakiś czas temu. Czy ta książka to jest zemsta na PiS za wyrzucenie cię z wiadomości TVP? Czekałeś 7 lat i tak. potem po prostu bum. Wiesz co, ja już słyszałem takie opinie. Po tym jak wypuściłem teksty na temat Jacka Kurskiego i jego testów na koronawirusa, zresztą Jacek Kurski pozwał mnie, właściwie skierował prywatne skarżenia przeciwko mnie i to był grudzień 2020. Pierwszego roku, to już półtora roku temu. Także jeszcze nie wyszliśmy z sądu w tej sprawie. Natomiast nie, to nie jest żadna zemsta, tak? mówię. No to jakby ta książka nawet nie była moim pomysłem. Też powiem szczerze, nie myślałem nigdy poważnie o książce, zwłaszcza w roku wyborczym. Po prostu ja mam zbyt dużo takiej codziennej newsowej pracy. I też zobowiązania rodzinne, które znacząco ograniczają mi ten czas. A wiedziałem, że książka to będzie uwiązanie na wiele, wiele miesięcy, więc nie, to nie była żadna zemsta. I też założenie założeniem tej książki, czy idea, która za tym stała, to nie było dowalenie pisowi wcale. To było pokazanie ciekawych historii. Historii, być może, które my już w dużej części znamy, ale. Chodziło o pokazanie jakiejś drugiej, trzeciej warstwy tego, co za tymi różnymi historiami ważnymi na przestrzeni ostatnich lat stało. I, i tylko o to chodziło. Nie chodziło to, to nie miała być książka pisożerna, wbrew temu, co być może niektórzy mówią. Zresztą ja dostaję dość dużo takich sygnałów z samego PiSu. Oczywiście są to sygnały, ludzie bezpośrednio do mnie z, z nimi się kierują, a nie chwalą tej książki publicznie, zresztą ja tego nie oczekiwałem, że udało mi się dość dobrze oddać klimat, jaki w obozie władzy panował w, na przestrzeni tych ostatnich ośmiu lat. Mm -hmm. Mówisz, że to są rozmowy z 42 informatorami. Rozm rozmów jest 42, rozmów 42. Y rozmówców jest no, tam 30 paru, tak, Bo, ponieważ z niektórymi mm -hmm. się spotkałem dwa razy. No dobra, tylko że tu nie pada żadne nazwisko mm -hmm. i są, pojawiają się zarzuty, że to jest słabość tej książki, że no cholera, powinno być chociaż jedno, dwa nazwiska, ktoś coś powinien powiedzieć, a tak? Jaką mamy gwarancję, że to rzeczywiście padło? No, y znaczy, dlatego też napisaliśmy to na układce i czytelnik, który sięga po tę książkę, nie kupuje kota w worku, bo wie jaka jest forma tej, formuła tej książki i wie, że ta książka jest o tym i o tym, ale że formuła jest taka, że rozmawia z, rozmawiam z ludźmi anonimowo. Zresztą to naprawdę byłoby niemożliwe, żeby w tym momencie, w roku 2023, a zaczynałem pracę nad książką jesienią zeszłego roku, żeby tuż rok przed wyborami ludzie z wewnątrz obozu władzy wypowiedzieli się pod nazwiskiem, dlatego że to często przekreśliłoby sam kontakt ze mną. Tego typu kontakt, nie mówię o jakimś wywiadzie czy rozmowie w programie publicystycznym, bo też politycy obozu władzy do mnie czasami przychodzą kiedy prowadzę program online, natomiast no, byłoby niemożliwe, dlatego że to pewnie zakończyłoby karierę polityczną niejednej osoby, zwłaszcza, że no, te historie nie są często miłe dla uczestników życia politycznego obozu władzy. Zresztą nie było naszą ambicją to, żeby, pok żeby koniecznie pokazać nazwiska. Konkretnych ludzi. Dla, dla nas się liczyły historie, dla mnie i dla wydawnictwa. Dla nas się liczyły historie. Natomiast, no jeżeli ktoś zarzuca mi to, że ja coś zmyśliłem, to po pierwsze te historie można dość łatwo też zweryfikować, bo to też nie jest tak, że ktoś tam coś chlapnął i ja po prostu to, można powiedzieć, wydrukowałem, dlatego że ja też te historie dziennikarsko sprawdzałem i weryfikowałem. Z tej książki wypadło pewnie. One mogą mieć i z 600 stron, natomiast z niej wypadło z 300 stron materiału, w tym historii, których się nie dało po prostu zweryfikować. Na przykład historia dotycząca afery mailowej. Jeden z bardzo ważnych urzędników powiedział mi, że on jest przekonany, że to za, za tą historią wcale nie stoją Rosjanie. Natomiast. To jest na tyle poważna sprawa i yy, wiadomo, mamy tak zwany rosyjski ślad, yy, który jest yy, teorią chętnie używaną przez obóz władzy, ponieważ jest bardzo wygodna dla obozu władzy. Yy, natomiast no, to jest historia, której ja nie jestem w stanie zweryfikować. Ba, no, ten urzędnik powiedział mi, że za, za tą całą sprawą, yy, czy kluczową postacią w tej sprawie był Polak. I no, oni nawet wiedzą, kto to jest. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, dlatego, że, dlatego ja tego w książce akurat nie umieściłem. Bo nie chciałem też, żeby to był zbiór jakichś takich historii, Pogłosek. chlapniętych mhm. przez, 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 przez jakieś osoby, nie, niezweryfikowanych. Oczywiście, że tam się pojawiają historie, tam się częst, często pojawia słowo chyba, ale i tam się też pojawiają plotki. Natomiast. No plotka też jest dość istotna w ogóle w życiu politycznym i politycy też żyją plotkami i też często plotki decydują o tym, że czyjaś kariera się kończy. Na przykład no mamy ostatnio przykład pani minister Moskwy, która prawdopodobnie przez to, że kiedyś coś powiedziała złego na temat Lecha Kaczyńskiego, nie dostała miejsca na liście wyborczej, chociaż była pewniakiem do wysokiego miejsca na liście radomskiej. No dość powiedzieć, że nie jest tajemnicą Policjonella, iż to prawdopodobnie Marek Suski poszedł do prezesa i taką rzecz mu powiedział. To była, miała być konkurentka z listy. Natomiast yy, więc jakby ta plotka też jest istotna. No, ja nie ukrywam, no to też są ciekawe historie. Mówię o tym, tej, tej sferze plotkarskiej, ale jakbyśmy sobie prześledzili publikacje na temat polityki, też mówię o tych książkach krasowskiego, Majewskiego, reszki na przestrzeni ostatnich lat. To tam ta sfera też jest mocno zakreślona, bo tak jak mówię, świat polityczny również plotką żyje, ale te plotki mają też realne przełożenie na polityczne życie często. Mhm. Czy, czy... Twoi rozmówcy jakoś cię zaskoczyli? Czy dowiedziałeś się czegoś nowego o polityce pod wpływem researchu do tej książki? Czy, czy, nie wiem, czy po 18 latach y, zajmowania się zawodowo polityką jeszcze mogę... No właśnie. Czy coś jest, jeszcze jest w stanie cię zaskoczyć? Myślę, że coraz mniej. Natomiast y, na pewno y, y, zaskoczyli mnie ludzie, którzy y, Potrafili źle mówić o Jarosławie Kaczyńskim, dlatego że no, wiemy, jaką partią jest PiS, że jest to partia silna wadzowska, silnie wadzowska, tak bym powiedział, skupiona wokół lidera. Natomiast do tej książki rzeczywiście wypowiedziało się parę osób, funkcjonujących cały czas dosyć wysoko w strukturach i władzy, i partii, które potrafiły. No ale właśnie mając te zasłony bezpieczeństwa w postaci anonimowości źle się wypowiedzieć o prezesie. Natomiast to też nie było moim celem, żeby koniecznie ktoś coś złego powiedział o prezesie. Natomiast po prostu ludzie opowiadając pewne historie, no często zdarzało, czy zdarzało im się wypowiedzieć źle na temat jakichś cech charakteru czy cech osobowości Jarosława Kaczyńskiego. I to się w ogóle zaczęło. Tam pada określenie psychopata emocjonalny. No, pojawia się to określenie. Wiem, że to budzi emocje. Natomiast gdybyśmy tak, gdybyśmy tak wgłębili się w ogóle w definicję słowa psychopata, to, to już by nie było takie. Hmm, może to kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, słowo psychopata budziło straszne emocje, że to jest nie wiadomo kto. Natomiast no, osobowości psychopatyczne w naszym społeczeństwie hmm, funkcjonują. Hmm, Jarosław Kaczyński na pewno w pewnym sensie takim psychopatą jest. Zresztą moim zdaniem ciężko byłoby mu być liderem partii w pewnym sensie, nie będąc tego typu osobowością, dlatego że ja mówię nie tylko o Kaczyńskim. Ja mówię też o in... pewnie Tusk też w pewnym sensie jest. To znaczy, no, to są ludzie, którzy muszą w pewnym sensie i w pewnym momencie odcinać emocje, to znaczy i nie przejmować się emocjami innych ludzi. A gdyby tak nie było, to by nie byli w tym miejscu, w którym są i Tuski-Kaczyński zostawił za, za sobą może politycznej krwi, politycznych trupów i pewnie, gdyby nie te cechy osobowości, to pewnie by nie byli dzisiaj liderami obozów, dwóch największych obozów politycznych w kraju. Natomiast, wracając do samego Kaczyńskiego, Kaczyński z jednej strony. Bardzo często wyłącza emocje. Zresztą jemu się też zarzuca, ludzie, którzy go też poznali, często zarzucają mu brak takiej inteligencji emocjonalnej. To znaczy na przykład przy okazji protestów kobiet po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, kiedy on rzucił pomysł wyprowadzenia wojsk na ulicę. Bo ta sprawa się pojawiała w mailach Dworczyka, natomiast pracując nad książką dowiedziałem się i potwierdziłem tę informację, że to był osobisty pomysł Jarosława Kaczyńskiego. Tak samo jak Kaczyński był gotowy do tego, żeby użyć siły w Sejmie przeciwko opozycji, po jak mieliśmy ten tak zwany pucz określany przez pisowców puczem blokadę kanapkowym mównicy. mównicy Sejmowej, Kaczyński wprost powiedział na posiedzeniu klubu parlamentarnego PiS, że prawdopodobnie użyje siły wobec polityków opozycji, ale tutaj akurat część klubu zaprotestowała przede wszystkim kobiety. To mnie zaskoczyło w sumie ta informacja, że jednak nie wiem, czy to by się dzisiaj powtórzyło. Natomiast to był 2000, koniec 2016 roku, jeszcze. Że wtedy jeszcze były granice. Jeszcze mam wrażenie, że to trochę inaczej funkcjonowało. Zresztą te granice funkcjonowały też w innych sferach. No, na przykład to akurat ten wątek się w książce nie znalazł. Natomiast jak mieliśmy sytuację związaną z. W 2016 roku. Pojawił się pomysł wprowadzenia ustawowych podwyżek dla posłów, dla ministrów. I wtedy Jarosław Kaczyński już był do tego przekonany. Natomiast wówczas poszła do prezesa grupka kobiet, m.in. Małgorzata Gosiewska, obecna wicemarszałek Sejmu, ale też kilka innych, i przekonały prezesa do tego, że tego nie można zrobić, że ludzie się od Pisu odwrócą. To był początek rządu Pisu. Kaczyński jeszcze wtedy pewnie czuł, że te granice powinny być i się nie zdecydował na to wówczas, ale jak wiemy, po, po latach już nie miał z tym problemu. Zresztą dzisiaj nikt już nie mówi o tym, że PiS wprowadził jakiekolwiek podwyżki dla posłów, dla ministrów. Przynajmniej ja tego tematu nie dostrzegam. Ludzie się jakoś z tym oswoili. Mówisz tutaj o takim wyzuciu z emocji liderów partyjnych, Kaczyńskiego-Tuska, natomiast ja czytając tę książkę, wypowiedzi, no, wypowiedzi twoich informatorów mhm. o tym, co Kaczyński robi z ludźmi i ludziom, to miałam obraz takiego chłopca, który wyrywa muchom skrzydełka mhm. i patrzy, jak się czołgają. No tak, ale to właśnie. Ale myślisz, że on to robi z, z udziałem emocji. Bo. E... Bo z kilku fragmentów wynika, że on ma wtedy taką uciechę, że, o, że on to obserwuje. Jak je, kto wygra, kto, no, a, kto przetrzyma. No, Kaczyński się tym trochę żywi. To znaczy, no, to jest jego całe życie. On nie ma ani innych namiętności. No, nie ma partnera czy partnerki, z którą by dzielił życie, nie ma dzieci. To są takie eksperymenty trochę na ludziach, wiesz. Yy, zrobię to, zobaczymy, co zrobi, jak sobie poradzi. Dam no, mu taki zadam mu taki cios, zobaczymy, czy się podniesie. Dokładnie tak, yy, dokładnie tak. Zresztą yy, no Kaczyński już jakiś czas temu yy, dostrzegł, pewnie utwierdzając się w przekonaniu po pierwszym nieudanym dość projekcie, jakim było Porozumienie Centrum, jego pierwsza partia i potem, jak obserwował z bliska AWS, czyli Akcję Wyborczą Solidarność, do której się na, ostatnim, na ostatniej prostej załapał, ponieważ Jan Olszewski wyciągnął do niego rękę, wystawił go na listach, Kaczyński dostał się do Sejmu. Po czterech latach bycia de facto poza polityką, Kaczyński zobaczył z bliska, jak to funkcjonuje i wiedział, że to musi, gdyby on chciał założyć partię jeszcze raz, to wiedział, że to musi funkcjonować inaczej. To znaczy on musi stworzyć partię, którą on będzie mógł trzymać za mordę z jednej strony, a z drugiej mm. e, będzie musiał zarządzać przez konflikt. Dlatego, że wbrew pozorom, prawo i sprawiedliwość jest partią dość mocno, ja nie mówię, nie wspominam o Solidarnej Polsce, to, to też jest istotne, ale sam PIS jest partią... Dość mocno wewnętrznie zróżnicowaną, dlatego że PiS jest zlepiony z bardzo wielu różnych środowisk. Oczywiście dwie dekady funkcjonowania tej partii już pewnie te, te szczeliny czy zasypały i te różnice się częściowo zasklepiły, ale jednak tam są i korwiniści, tam są i ludzie, którzy byli w Platformie, tam są ludzie, którzy mieli swoją przeszłość w Unii Wolności, no, na przykład Piotr Gliński. I zakonnicy. Y Zakonnicy to jest w ogóle osobna grupa, yy, której Jarosław Kaczyński właściwie nigdy nie dał zrobić krzywdy yy, tak realnie. Czyli dawni da, działacze dawnego dawni Porozumienia, porozumienia centrum. centrum. Ci, którzy byli wtedy z prezesem blisko i ci, którzy zostali, byli z nim blisko również w tych chudych latach. Wierni weterani. Yy, tak. Natomiast yy, Kaczyński wie, że ponieważ ta partia jest tak głęboko zróżnicowana, że yy, on tylko podsycając te konflikty, on może utrzymać nad nimi kontrolę, ponieważ on, kiedy te konflikty są tak, tak żywe, to on staje się, czy on jest właściwie taką ostatnią, jedyną instancją, do której wszyscy mogą się odwołać. Zresztą, a kiedy Kaczyński też widzi, że na przykład jakieś konflikty przygasają, on je wznieca. On wprowadza nowe figury do tego obozu. No, taką figurą jest na przykład Mateusz Morawiecki. Przecież Nadal uważany za ciało obce przez niektórych. Przez niektórych tak, oczywiście. myśmy mieli, dosyć, to było rok temu, próbę wysadzenia z siodła Morawieckiego przez grupę związaną z Jackiem Sasinem Elżbieta Witek. Już zrobiła odprawę z Już się stawi. szykowała. Już się szykowała, mhm. a sama sobie tego nie wymyśliła. To znaczy, ona musiała dostać sygnał od prezesa, że ten scenariusz jest realny. To, że Kaczyński w ostatnim momencie to uciął, to jest inna rzecz. My dzisiaj też dokładnie nie wiemy, dlaczego on to zrobił. Być może chodziło o spuszczenie trochę powietrza, ponieważ to ciśnienie w pisie było już wtedy tak y, duże, że, y, że to groziło y, y, było groźne dla spoistości y, Prawa i sprawiedliwości. Y, natomiast no, jakby to był przykład właśnie konfliktu trochę wygenerowanego przez samego Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą y, kiedy on spuścił powietrze, z, właśnie z tego konfliktu, to w, ludzie, którzy byli blisko tego, tego sporu, mówili, że w ogóle sytuacja się od razu uspokoiła. Sasin przestał dybać na Morawieckiego. Morawiecki też też przestał się emocjonować aż tak bardzo swoją pozycją. No, Elżbieta Witek może trochę jest poszkodowana, bo odkryła buławę w swoim plecaku, ale na razie musi ten plecak zostać zamknięty. Natomiast no, tamtych konfliktów, zresztą konfliktów, które są od dekad właściwie w tym pisie. I Kaczyński z jednej strony je podsycał, z drugiej strony starał się robić tak, żeby wszyscy uczestnicy tych konfliktów, żeby żaden z uczestników tych konfliktów za bardzo nie ucierpiał mimo wszystko. To znaczy no jest taki przykład Elbląski, Elbląg. To jest bardzo ważne miejsce dla prezesa, ponieważ prezes w 1989 roku został senatorem właśnie z Elbląga. To były pierwsze częściowo wolne wybory, ale akurat wybory do senatu były całkowicie wolne. Kaczyński został zesłany do Elbląga. Niektórzy twierdzą, że to zesłanie do dzisiaj się trochę odbija na prezesie, że on wtedy się poczuł taki odtrącony przez te warszawskie elity, co miało swoje konsekwencje później. Natomiast on i tak ten okres Elbląski wspomina dobrze i miał wtedy 40 lat. Kaczyński był wtedy w moim wieku. I on pojechał do tego Alblonga robić kampanię. Poznał tam ludzi, którzy mu te kampanie zrobili, i to są przyjaźnie, które trwają do dzisiaj. Jest taki człowiek, który się nazywa Leonard Krasulski. Zresztą Krasulski, człowiek, który ma problem w ogóle z mówieniem językiem polskim, miał na koncie wyrok za po Pijanemu. General... Oj, tam, oj, tam. Generalnie... Generalnie, tak, nie takie rzeczy my ze szwagrem robili, natomiast. Generalnie jakby wszystko przemawia przeciwko obecności tego człowieka w polityce. Oprócz jednej rzeczy. Oprócz tego, że on nigdy Kaczyńskiego nie zdradził. I Kaczyński zna jego, zna jego żonę. I też było drugie małżeństwo Welblągu, małżeństwo Wilków. Jerzy Wilk później został prezydentem Elbląga. Zresztą on pilnował kwestii przekopu Mierzei Wiślanej. Gdyby Kaczyński nie został w 1989 roku senatorem z Elbląga, nie byłoby tematu w ogóle przekopu Mierzei Wiślanej. Tak realnie ten przekop by nigdy nie powstał. I już abstrahuję od tego, jaki, jaki to inwestycja miała sens. Natomiast te dwa małżeństwa, Wilków i Krasulskiej, były ze sobą wiecznie skonfliktowane. I Kaczyński nigdy nie przeciął tego konfliktu. On jakby utrzymywał, utrzymywał stan tego napięcia a, z jednej strony, ale też z drugiej, też nikomu nie dał zrobić krzywdy, to znaczy. I Krasulski dostawał mieście, miejsce na liście. I Wilk też dostawał miejsce na liście. Zmarł Jerzy Wilk. I niedawno Kaczyński ogłosił listy wyborcze. Na jedynce jest tradycyjnie Leonard Krasulski, czyli stary zakonnik, a na dwójce jest wilk, to znaczy wdowa po Jerzym Wilku, czyli mm -hmm. liczba wilków musi rodzinie. się y, zgadzać w pewnym sensie, czyli Krasulski, który mógł sobie, y, może to zabrzmi strasznie, ale mógł po śmierci Jerzego Wilka mógł może odetchnąć, że jakiś wewnętrzny rywal, jego już realnie nie ma. Jednak zobaczył, że ma na dwójce wdowę pojerzym w Wilku. Yy, I to też jest charakterystyczne. Oczywiście to ma swój wymiar też wyborczy, prawda? Bo yy, mieszkańcy Elbląga jakby kojarzą nazwisko Wilk. Natomiast yy, no, myślę, że ta, ta historia jakby oddaje klucz tego, o czym mówimy. O, o właśnie utrzymywaniu, kreowaniu konfliktów. Yy, i utrzymywania stanu permanentnej, e, permanentnej niepewności. Jak, e, nie wiem, czy tu można używać brzydkich słów. Proszę bardzo. E, Kaczyński wyznaje zasadę, tak mi ktoś powiedział, że e, każdy powinien mieć, każdy uczestnik polityki, powinien mieć na dupie swój czyrak. Czyli każdy uczestnik, każdy polityk powinien mieć kogoś, kogo uważa za swojego rywala, za swojego przeciwnika. I z którym będzie realizował, dlatego że lider jest wtedy najmocniejszy, bo jeżeli ktoś wyrasta ponad poziom trawy, no to już zaczyna się robić dla lidera niebezpiecznie. Mhm. Czy jest ktoś w PiS, kogo Jarosław Kaczyński szanuje, tak od początku do końca? Nie lubi, nie przepada, nie chodzi na obiady, szanuje, po prostu. Tak, tak myślę, że to jest właśnie grupa tych zakonników. Myślę, że to mimo wszystko mm, on może ich, może się z, z nich być może troszkę podśmiechiwać, bo to często nie są tu z intelektu. Tak, na przykład Marek Kuciński, wspomniany Leonard Krasulski, być może Marek Suski, ale mimo wszystko no, to są ludzie, którzy mają dozgonny szacunek prezesa za to za tę wierność, tak? Zresztą kształt list wyborczych ogłoszony niedawno o tym świadczy, bo wszyscy się zastanawiają, no, o czym świadczy to, że prezes dał na jedynce tutaj tego, a tutaj tego. Tak naprawdę każda z grup grupek została trochę poszkodowana oprócz jednej, oprócz tej grupy zakonników. Oni dostali jedynki w swoich żelaznych y, y, okręgach i oni mają święty spokój, a to jest jedyna taka grupa. Natomiast myślę, że Kaczyński jeszcze ma y, szacunek do paru osób... Y, on wyjątkowo traktuje profesorów. Pewnie dlatego, że tych profesorów w Prawie i Sprawiedliwości jest relatywnie mało. Czy ludzi w ogóle nauki w Prawie i Sprawiedliwości jest mało w tym środowisku. Więc profesorowie, którzy się przyklejają do, tego, do tej partii, no są w pewnym sensie na wagę złota. Zresztą to są bardzo bliscy doradcy co też ma swoje niestety konsekwencje prezesa na przykład w polityce zagranicznej. Na przykład profesor Legutko czy profesor Krasnodębski to są jedni z głównych doradców prezesa, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, co ma swoje niestety smutne konsekwencje, dlatego że ta polityka zagraniczna tak wygląda, jak wygląda. No i pewnie ma do jakiejś grupki kobiet prezes szacunek. No, do Anny Bieleckiej, która stworzyła prezesowi salonik, który pewnie jest jakimś takim oddechem intelektualnym dla Jarosława Kaczyńskiego, który po pewnie całodniowej serii rozmów z ludźmi pokroju właśnie Marka Słuskiego, Krzysztofa Sobolewskiego, którzy tak jak wspomniałem no nie są wielkimi tuzami intelektu może odetchnąć, rozmawiając jednak na pewnym wyższym poziomie intelektualnym. Natomiast to pytanie mnie zainspirowało do rozwinięcia tematu też, mówię już o szacunku, no, to jest też kwestia tego, na ile na przykład Jarosław Kaczyński szanuje Beatę Szydło albo Mateusza Morawieckiego, albo czy, traktuje, czy, czy w ogóle uznaje partnerstwo w polityce. No, moi rozmówcy twierdzą, że właściwie oprócz Lecha Kaczyńskiego, to Kaczyński realnych partnerów do polityki nie miał. Ja zresztą uważam... To znaczy dba o to, żeby ich nie mieć. Tak, ja zresztą uważam, że sam nawet Lech Kaczyński też nie był realnym partnerem do robienia polityki dla Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ... Lech Kaczyński. Raczej wykonywał zadania. Tak, był takim Alterego trochę, tak, w pewną figurą, którą można było postawić na różnych stanowiskach. Kaczyński przez całe życie właściwie trochę unikał takich oficjalnych stanowisk. No, premierem został po, po półtora roku sprawowania, czy po roku właściwie sprawowania władzy, mówię o tym pierwszym pisie, też namawiany przez swoich współpracowników, namawiany przez swojego brata. Czyli 2005-7. Tak, no, on został akurat w 2006 roku po wyrzuceniu Marcinkiewicza. I tak samo no przecież to, że on został wicepremierem w 2020 roku, to też nie był jego pomysł, tylko on, to wynikało z, z, z konfliktu Ziobry z Morawieckim. Zresztą tego konfliktu nie zakończył wchodząc do rządu. Teraz wrócił do rządu, moim zdaniem, z bardzo prozaicznych przyczyn, po prostu trzeba było mieć podkładkę pod to, żeby prezes mógł jeździć na imprezy finansowane przez rząd w kampanii, żeby nie trzeba było tego wrzucać do limitu limitu kampanijnego. Myślę, że taką przygnębiającą dosyć przygnębiającym aspektem Twojej książki jest to, w jak dużym stopniu Polską rządzi przypadek i emocje. To znaczy, nawet nie emocje społeczne, tylko emocje uczestników tej rozgrywki. Nawet niektórzy recenzują Twoją książkę jako połączenie sukcesji i Gossip girl. No Od kary. To, y, tak, tak. I y, jeszcze House of Cards, do, do tego byśmy Jeszcze dodali. House of Cards i jeszcze Osiem Gwiazdek dorzucają. No być może byśmy chcieli, żeby ta polityka tak wyglądała, jak House of Cards, bo tam rzeczywiście. Ale to nie jest House of Cards, To, to nie jest House of Cards, absolutnie. Y, znaczy, ja mam wrażenie, że w ogóle życie tak trochę wygląda. To znaczy, y, bo jakby wielu ludzi przynajmniej do niedawna uważało, że Jarosław Kaczyński jest wielkim, genialnym strategiem, który tak, ma 20 ruchów naprzód, na warianty. Jest po prostu nie do zatrzymania. No, tylko, że no, ta teoria ma sporo dziur. No, przede wszystkim jednak y, Kaczyński, ten sam Jarosław Kaczyński 9 razy przegrał wybory z Donaldem Tuskiem i nie był w stanie znaleźć sposobu na tego Tuska przez wiele, wiele lat, y, więc no, to podważa tezę o tej y, genialności. Y, też sukces Kaczyńskiego w 2015 roku no na pewno jest wypadkową jakichś jego talentów politycznych, umiejętności przewidywania, ale też pewnie Kaczyński i cały PiS się załapał w 2015 roku na pewną falę. To znaczy. Wygrana dudy była dla nich zaskoczeniem. Była zaskoczeniem, ale też oni popłynęli bardzo dobrze na tej fali. Było jakieś oczekiwanie zmiany w społeczeństwie. To znaczy jakiś być może jakiś chip w społeczeństwie został wstawiony i, i zmienił się jakiś tryb i tylko na przykład rządząca wówczas platforma tego nie wyczuła nie zauważyła tego mhm. zresztą mi kiedyś opowiadał jeden z takich wieloletnich samorządowców który przyjeżdżał do Warszawy na spotkania Wspólnej Komisji Rządu i Samorządu. To spotkania się odbywały w, w kancelarii premiera za czasów Platformy i on mi mówił, że w okolicach 2014-2015 roku już się pojawiały dyskusje i to nawet wychodziło z, z tych środowisk samorządowych, że warto byłoby troszkę tego pasa już poluzować, a nawet być może dać jakąś formę gotówkowego wsparcia być może dla biedniejszych rodzin. Ale platforma była tak wówczas zafiksowana na oszczędzanie, Zielona Wyspa, jesteśmy Prymusem Europy. Jakby platforma już nie była zdolna do tego, żeby żeby taki. Takiej intelektualnej analizy, żeby poddać swój program i żeby taką zmianę przeprowadzić. A co ciekawe, Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku bardzo się obawiało tego, że Platforma w ostatnim etapie kampanii parlamentarnej, rzutem na taśmę, wprowadzi jakąś formę programu, nie wiem, 500-300, plus na przykład. Dlatego, że to już było. PIS w kampanii ogłosił ten program, że my, jak my wygramy, to my damy, a platforma miała kilka miesięcy na to, żeby realnie dać. I PIS się bał tego, że, że ich zapowiedź zrobią. zderzy się z realnym działaniem z realnym działaniem platformy. Platforma tego nie zrobiła, ale to wynikało wszystko z pewnej chęci jednak zmiany. Platforma tego nie wyczuła. Platforma po 8 latach była już zmęczona, wyjałowiona, moim zdaniem też intelektualnie wówczas, nie miała lidera. i jakby zlepiając te wszystkie okoliczności, Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Natomiast to też nie jest tak, że. Zresztą, pytanie, co by się stało, gdyby Duda nie wygrał wyborów w 2015 roku? No to już jest gdybologia. Natomiast no, jest pewna grupka ludzi w PiSie, która jest przekonana, że gdyby nie zwycięstwo Dudy, to zwycięstwa jesienią w 2015 roku by nie było, dlatego że. Zresztą, no. Po pierwsze, oni się nie spodziewali tego, tego zwycięstwa Dudy. Po drugie, dla samego Kaczyńskiego to było bardzo trudne, dlatego że po wielu latach porażek Kaczyński się schował, wystawił figurę w postaci dudy i ten Duda wygrał. To, o czym to świadczyło, że kto ciągnął tę partię w dół. Yy. Dlatego też później była też tu, miała pod koniec kampanii parlamentarnej problemy. Zresztą niewiele brakowało, Kaczyński wcale nie zrobiłby jej premierem, mimo, mimo obietnic. Więc tak, przypadek, przypadek, fala, chęć zmiany rządzi polityką. Ale też a propos tych emocji, jeszcze o których rozmawialiśmy, Jarosław Kaczyński wydaje się, że im jest starszy, tym częściej tym emocją ulega. To znaczy. To jest wypadkowego jego stanu zdrowia, również tego, że rzeczywiście na pewno jest jednak liderem zmęczonego sprawowaniem władzy obozu, bo... No właśnie o to miałam mhm. pytać. Skoro Platforma w 2015 była zmęczona i wyjałowiona, to co dzisiaj można powiedzieć I o tym? Jest też zmęczony, natomiast z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość wie, że utrata władzy będzie się wiązała z o wiele dalej idącymi konsekwencjami, niż to było w przypadku Platformy. Czyli co, boją się? Tak, dlatego, że Platforma Yy, po pierwsze nie rządziła samodzielnie, bo rządziła z PSL-em. Yy, I ludzie często o tym zapominają, bo ludzie mają pretensje, czy, żeby było jasne. Ja nie bronię tutaj platformy w żaden sposób, ale jakby w tej dyskusji... Pojawia się często nieprawdziwy argument, że platforma mogła zrobić to, to i to, mogła przeprowadzić nie wiem, likwidację Senatu, jak obiecywała, zmniejszenie liczby posłów w Sejmie, bo to obiecywała, jak jeszcze była w opozycji, no, tylko że miała koalicjanta PSL, który był jednak partią z takim zacięciem jednak bardziej socjalnym, co swoją drogą nie przeszkodziło w podniesieniu wieku emerytalnego, co było pewnie jakimś takim strategicznym, historycznym błędem platformy. Zresztą ja nie uważam, że to była zła, zła decyzja, mimo wszystko. To znaczy, ona była źle, moim zdaniem, przeprowadzona, źle za, zakomunikowana. No, Tusk też dzisiaj to przyznaje. No tak, no po latach to wszyscy to przyznają, natomiast ona była źle zakomunikowana, ponieważ jakby, bardzo długo Platforma nie chciała się przyznać do tego, że ma takie plany. Dopiero po wygranych wyborach 2011. No i to że to było obowiązkowe, tak? Tak, natomiast wracając, więc Platforma miała władzę, ale nie miała samodzielnej władzy. I nie wzięła tak państwa za twarz, jak wzięło to prawo i sprawiedliwość. To znaczy PiS jakby zagarnął tyle już obszarów państwa, stworzył mechanizmy przepompowywania pieniędzy tak skomplikowane i tak, dzięki czemu tak szerokim strumieniem te pieniądze płyną do stowarzyszeń, fundacji powiązanych z władzą, stworzonych od zera właściwie tylko po to, żeby pobierać środki publiczne, że wiedzą, że przede wszystkim to się zakończy odcięciem od pieniędzy radykalnym. To się może skończyć zarzutami dla wielu ludzi bardzo wysoko postawionych, bo ja przypominam, że Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie polecające poczcie przygotowania do wyborów kopertowych, choć nie było jeszcze podstawy prawnej, nie było ustawy, która by uprawniała premiera do takich działań. Zresztą potem premier zamawiał ekspertyzy prawne już post factum, żeby. Żeby mieć, żeby mieć tak zwaną dupokrytkę na swoje działania. Ale to jest też Beata szedło, która przecież zakazała publikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. które też... powinien być opublikowany niezwłocznie. Oczywiście, że tak. I przecież tam były trzy wyroki, yy, były nieopublikowane nie chyba przez dwa lata, czy przez półtora roku. No ale te decyzje, i zresztą to wynika z... z, 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 z ponieważ była kontrola... Przybyły kontrole NIK, były różne śledztwa, się toczyły, były różne sprawy sądowe, ludzie zeznawali i mówili właśnie o tych rzeczach. Zresztą same raporty niku, to jest często moim zdaniem gotowe. Czekaj, oskarżenia. ale kto się boi, bo to, że Szydło i Morawiecki, rozumiem. Ale czy także szeregowi posłowie PiS się boją utraty władzy? Myślę, że tak, dlatego że. Tylko, że tutaj ma znaczenie bardziej aspekt finansowy czysto. Dlatego, że oprócz tego, że oni są posłami, no to jednak Często tam żona jest zatrudniona w spółce. Ja ostatnio usłyszałem o przypadku pewnego wiceministra, który nie pochodzi z Warszawy, postawił wszystko na jedną kartę, przeprowadził się do Warszawy, wziął duży kredyt na dom, żona jest zatrudniona w spółce i jeżeli PiS straci władzę, to on straci też ten dom, bo to jest gigantyczny kredyt. Nie będzie go po prostu na to stać, ponieważ ta żona od razu straci pracę w spółce a nie bardzo są perspektywy na to, żeby ten człowiek odnalazł się na wolnym rynku, no chyba że zostanie posłem, no i jakoś, jakoś będzie funkcjonował. Natomiast to są tego typu historie, tam całe majątki powstały od zera po 2015 roku. I ten system zresztą stworzony został przez Kaczyńskiego z premedytacją, bo tam pojawiały się, pamiętamy, przecież um, słynną uchwałę władz PiS przeciwko nepotyzmowi. Tam um, Ministerstwo Aktywów Państwowych miało sprawdzić, w których spółkach są zatrudnieni krewni polityków. Przecież to był śmiech na sali. Może lepiej, w których nie są? E, byłoby nie, no, ja nie chyba. wiem. No nie, nie ma chyba takich. Chyba już takich nie ma. To znaczy, i ten cały system, żona jest zatrudniona, dzieci są zatrudnione, bracia i siostry są zatrudnieni w spółkach. Jeżeli ten system, jeżeli PiS straci władzę, to cały ten system padnie. A to było bardzo mocne lepiszcze, przecież Prawo i sprawiedliwość od kilku lat tak naprawdę rządzi większością, no nie wiem, kilku posłów, tak? Wiem, że Platformie i innym politykom pozycji wydawało się, że tych kilka osób w kryzysowym momencie będzie można przeciągnąć na drugą stronę, ale to się nie udało właśnie dlatego. Że, że tych sznurków jest trochę tak, więcej. Tak, zresztą to, to jest i prośba i groźba, no, no, bo z jednej strony to są i pieniądze, no ale z drugiej strony to jest groźba utraty pracy dla osoby bliskiej. Są historie. Zresztą senator Jackowski kiedyś opowiadał, że przy okazji któregoś z kiedy klub się zbuntował no, do jednego z senatorów, czy osoba bliska jednego z senatorów, została wezwana, y, zatrudniona w spółce oczywiście. I y, y, dostała jasny sygnał, że jeżeli mąż nie zagłosuje, tak chce partia, to ty stracisz pracę. I tu są takie sytuacje. No. A ja tutaj sobie otworzyłam twoją książkę na stronie numer 302. <laughs> Przypomnę tylko sama na początku. Końcówka. Tak, sama końcówka. To chyba jest najbardziej wstrząsający mhm. rozdział. Naprawdę? Dla mnie przynajmniej. Bo wiesz, sorry, proszę, ale w życie tak O finansach. Tak. Wiem, wiem. Chodzi mi o to, że ja po prostu yy, to jest fascynujące dla mnie, jak ludzie. Każdy tę książkę czyta inaczej i odbierają inaczej. Dla każdego coś jest wstrząsające, ale to są często różne rozdziały. Na przykład dla mnie na przykład. Yy, mi się najbardziej podoba rozdział poświęcony Jackowi kurskiemu, ale na przykład wiele osób mi powiedziało, że na przykład rozdział Byłacie Szydły jest jakiś ciekawy, tak, bo pokazuje, jak Kaczyński ją źle traktował. Ale sorry, przerwałem ci. Spoko. To znaczy wiesz, jakby to, że Kaczyński przeczołuje wszystkich, to jakby Byłam do tego na tyle mentalnie przyzwyczajona, że, że to mną nie trzepnęło, ale tutaj na stronie 302 cytujesz urzędnika, tylko jeszcze przypomnę cytat z Jarosława Kaczyńskiego: że do, polity, do polityki nie idzie się dla pieniędzy, tak? No a tutaj mamy taki cytat. Urzędnik. Najprostszy numer. Zatrudnienie na słupa. Wsadza się totalnie anonimowego gościa do kilku spółek. Na każdym stanowisku daje się mu 10-20 tysięcy złotych w zależności od wielkości firmy. Chłop kasuje kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Wypłaca pieniądze w banku, zostawia sobie z 15 tysięcy, a resztą dzieli się z tym, kto go wsadził do spółki. To jest najlepszy i najprostszy sposób, bo anonimowy człowiek nigdzie nikomu się nie wyświetli i pies z kulawą nogą się nim nie zainteresuje. W przeciwieństwie do jakiej żony polityka, brata czy córki. No i tak rządzi PIS. I tym jest PIS po 8 latach. Czym jest obóz władzy? Czy to jest właśnie to, o czym przeczytałam? Czy może obraz jest bardziej skomplikowany? Czy tam są ludzie, którzy są dla idei? I co jest tą ideą? Ale wiesz, najśmieszniejsze jest to, że oni wszyscy uważają, że oni, że oni wszyscy są dla idei. To znaczy. Tylko, Ale że oni się uważają za zbawców narodu. Ja szukam tej idei w twojej książce, mhm. a tutaj widzę cały czas y, y, jakichś pociotków, y, ktoś się z kimś pokłócił, ktoś komuś podstawia nogę. Jaka jest idea? Znaczy, filozofia, jaka za tym stoi, jest taka. Po pierwsze, znaczy, patrząc z strony samego Kaczyńskiego, to już powiedzieliśmy, Kaczyński y, z premedytacją ten system wymyślił, y, pozwala wprowadzać go w życie, bo wie, że dzięki temu ta partia się, że on też utrzymuje większość. No, to jest po pierwsze. Po drugie, to środowisko ma poczucie, moim zdaniem w dużej mierze nieuzasadnione, że przez dekady było y, spychane na margines i oni uważają, że się teraz odkuwają. No odkuwają się, znieśli wszelkie kryteria merytoryczne do zatrudnienia w różnych spółkach i mogą sobie wsadzić tam kogokolwiek. No tak, bo, y, znaczy, bo to też jest tak, no umówmy się, no tam w tym środowisku jednak y, no, było bardzo mało ludzi gotowych do tego, żeby zasiadać w, w zarządach spółek Skarbu Państwa ze względu na braki w wykształceniu, itd. itd. No, tam często ludzie ze średnim wykształceniem nie mówię, że zostali członkami zarządów spółek, bo to było z prawnego punktu widzenia niemożliwe. Natomiast no, często zajmowali bardzo wysokie stanowiska. Asystenci posłów, znajdowali sobie nowych patronów, którzy im załatwiali pracę w spółkach na wysokich stanowiskach. Nawet sami niektórzy parlamentarzyści byli zdziwieni, jakie kariery porobili ich niedawni asystenci. Zdziwieni albo źli wręcz. Myślę, że i jedno i drugie. Więc, więc tak, po ośmiu latach to jest partia, która jest syta, która ma pełnię władzy plus minus pełnię władzy, to jest partia zmęczona tą władzą, ale też wystraszona perspektywą utraty tej władzy. Oni uważają, że utrata władzy to będzie dla nich katastrofa na każdym możliwym poziomie. No bo jak się bierze dużo, wielką chochlą i nagle źródełko wysycha, no to to musi być tragedia. Oczywiście tam jest wielu spryciarzy, którzy właściwie przez 8 lat Kumulowali zasoby. Kumulowali zasoby, bo wiedzieli, że to się kiedyś skończy. zresztą no, my też widzimy, no, jak lekką ręką premier Morawiecki z rezerwy, swojej własnej rezerwy budżetowej, wydaje ręcznie pieniądze na konkretne inicjatywy. No, na fundację Paweł Kukiza. za. Jedynkę PiS w Opolu. Jedynkę PiS w Opolu. No, to jest swoją drogą dość ciekawy. Antysystemowiec. Antysystemowiec, który po ośmiu latach bycia w w Sejmie nie zrealizował żadnego swojego postulatu, przykleił się do partii, która właściwie robi wszystko wbrew postulatom, które on, które on przez lata głosił, a on w ogóle tego nie widzi. A może nie chce tego widzieć, bo ja, powiem zupełnie szczerze, jakieś myślałem, że Kukiz jest naiwniakiem. Ale moim zdaniem on po prostu ideowo jest po stronie PiSu. I on przez lata się w tym utwierdził. Wiedział, że że ta druga strona mu tego nie da, bo on przecież był z PSL-em w sojuszu, ale jak tylko wszedł w sojusz z PSL-em, to wiedział, że ten sojusz się szybko skończy. I to jest Paweł Kugis. Natomiast... mimo wszystko Prawo i Sprawiedliwość, czy ludzie Prawa i Sprawiedliwości, cały czas uważają, że są Mesjaszami. Dla nich polityka to nie jest... To nie jest polityka tak jak dla normalnych partii. Dla nich polityka to jest życie. To jest walka o godność, to jest walka o. No i też ten aspekt wiary tu jest dosyć istotny. Ja bym go też nie lekceważył, dlatego, że... ten aspekt religijny. Dlatego że no, ktoś tam mi ostatnio powiedział, że te, tego akurat w książce nie ma, ponieważ tę rozmowę przeprowadziłem całkiem niedawno. Kiedy Jarosław Gowin rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim, już właściwie to była końcówka jego obecności w rządzie, Kaczyński go zapytał: Jarek, a Gowina zapytał: Czy ty naprawdę chcesz, żeby oni zburzyli kościoły? Chcesz im w tym pomóc? Ja nie wiem, czy Jarosław Kaczyński w to wierzy. Natomiast on, on wewnątrz partii mówi o takich rzeczach. I więc jeżeli to jest na takim poziomie, no to zresztą wśród wyborców pis z którymi czasami zdarza mi się rozmawiać, to też funkcjonują. Wielu z nich uważa, że utrata władzy przez pis będzie oznaczało zamordowanie kościoła w Polsce. I to jest jakby kolejny aspekt, który powoduje, że ta utrata władzy dla polityków Prawa i Sprawiedliwości będzie absolutnie. Historyczną tragedią, dlatego że oni są święcie przekonani, że jeżeli stracą teraz władzę, to już nigdy jej nie odzyskają. O! Dobra, no to w takim razie ostatnie pytanie: kto wygra wybory? To Poproszę to, następne. <grym> kiedyś się mówiło, że wybory wygra koalicjant PSL-u. Natomiast mm. to już jest od dawna nieaktualne. Nie założyłbym się, że wygra koalicja Konfederacji, ponieważ ja w ogóle mam dosyć duży dystans do sondaży wszelakich. Uważam, że one nie pokazują prawdziwych nastrojów społecznych. Ja nie mówię w którą stronę, ale ja mam głębokie poczucie, że sondaże, które się pojawiają, nie pokazują nam tego, co rzeczywiście realnie się dzieje w społeczeństwie. I mam wrażenie, że 15 października po 21 możemy być bardzo zaskoczeni. Mm -hmm. Zwłaszcza, że sam to opisujesz, te sondaże dla Platformy pod koniec jej rządów, w tym ostatnim roku jej rządów, wcale nie były takie złe. One nie były złe. One się, on, nie, one się posypały po przegranej e, Bronisława Komorowskiego. Natomiast do, do maja, czerwca, czyli dosłownie 4-5 miesięcy przed wyborami, Platforma miała 30 parę procent w sondażach i była liderem e, tych sondaży, więc. E, to się wszystko może zmienić. My jeszcze nie wiemy, co się wydarzy przez półtora, przez półtora miesiąca do wyborów. Zaczął się wrzesień, moim zdaniem, za parę tygodni poznamy jakieś realne sondaże. Natomiast przewidywanie, kto wygra wybory. Już to może by było łatwiejsze, kto wygra wybory. Moim zdaniem, mimo wszystko, PiS będzie pierwszy na mecie. Ale czy PiS stworzy rząd i czy stworzy większość, nie wiem. Ale przekonuję się coraz bardziej do tego, że to będzie bardzo ciekawy czas dla dziennikarzy politycznych. Być może trochę mniej ciekawy dla obywateli niestety. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję to był bardzo. Kamil Dziubka, dziennikarz Onetu, autor książki Kulisy PiS. A z Państwem żegna się Anna Dryjańska, redakcja na temat, podcast Polityka. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.